na co warto zwracać uwagę, jak się odrywa. Powiem szczerze, nie wiem, że gram już trochę. I gram, i mistrzuję od tego, więc myślę, że mogę wam coś tam sprzedać, jakieś tam kilka pomysłów. W sumie jestem i mistrzem, ale też tam graczem też byłem i też mi się zdarzyło grać, też jak się w kursach grać umiał. Więc postaram się coś tam powiedzieć. Mam nadzieję, że to, co powiem, będzie w miarę mądre. I tak, powiem wam coś, co jest ważne, jak dla mnie, jeśli chodzi o bycie graczem, nie tylko tak naprawdę, czyli powiem nie tylko o odgrywaniu, powiem o całym takim zachowaniu savoir-vivre przy graniu. A potem ja bym zrobił to tak, że generalnie się pobawimy. Czyli mam tutaj różne fajne rzeczy. Może zrobimy tak mega tak krowo, że generalnie będziemy sobie starali odgrywać po prostu postaci. Czyli będziemy wchodzić w dialogi. Będę brał osoby, które będą chciały, albo nawet te, które nie będą chciały, będę brał tutaj. Zrobimy sobie fajne kółeczko i będę prowadził krótkie takie, wiecie, dialogi i scenki z osobami, którzy będą grali odpowiednie postaci. Dobra? I potem będę się starał powiedzieć, albo my wszyscy będziemy mówili, co jeszcze można byłoby zmienić, co można byłoby bardziej jeszcze dokręcić. Ja nawet staram się dawać jakieś rady. Oczywiście, no ja mówię, nie uważam, żebym miał zawsze rację, nie uważam też, że to, co mówię, jest słuszne. Nie, okej, okay. Uważam, że to jest słuszne. Nie, po prostu tak, dla mojego grania uważam, że jest to okej. Okay. Ale powiem wam taką anegdotkę, która pokazuje, że tak naprawdę często jest tak, że liczy się, to zabawa bardzo, wiecie, interakcyjna i między różnymi ludźmi, więc to nie jest ważne, nie ma jakiejś prawdy ogólnej. Ja też uważam, że nie ma dobrego albo złego gracza, tylko jest bardziej doświadczony albo mniej doświadczony. Ja sam jestem mistrzem gry, wydaje mi się. Jest albo bardziej doświadczony, albo mniej. Przede wszystkim. I to jest tak, chociaż to zasadzie chyba teraz strzelam w kartę. Ale dobra, no nie ważne. Dobra, i teraz tak. Dam wam przykład. Kiedyś poszliśmy z kumplem Josephem, byliśmy na Pilkonie i poszliśmy sobie na prelekcję o graniu realistycznym. No i tam wchodzimy i tam mistrz gry opowiada, tak, mistrz gry, tam prelegent właśnie, opowiada, jak oni grają realistycznie. I opowiada, że jeżeli tam normalnie grają tak, że na kościach wszystko musi być idealnie, wszystko wychodzi, nieważne, czy to jest druga minuta gry, jak gracz dostanie widłami od chłopa i wyjdzie wynik taki, że zginie, to on ginie. I my tam, ja jestem generalnie zwolennikiem grania w takie bardziej heroiczne przygody, bardziej takie trochę filmowe akcje, często takie bardziej opowieści. Więc dla mnie osobiście, jesteśmy w tym momencie z dwoma kolegami, którzy dokładnie tak samo grają, bo grają u mnie. Zaczęli się rzucać, nie, to można, to jest bez sensu, w ogóle nam się wydzielamy, kłócimy się. I nas tak mega zgasiło dwóch kolesi, którzy podniosły z tyłu rękę, mówili tak w ładnych 15 minutach, a potem pół godziny naszej rozmowy, podniosły rękę i powiedział, proszę bardzo. A ja tak, no, to co? Bo wiecie, chłopaki, bo my gramy u tego mistrza i my tak chcemy grać. I nam się to podoba. Powiedzmy, okej, dobra. Wiadomo, niektórzy lubią realistycznie i ostro. Niektórzy grają tak jak stary Warwas, respekt dla gościa. Ja bym się na pewno jakoś bardzo dobrze nie bawił, albo gorzej bym się bawił. Niektórzy się bawią jak stary Warwas, który jak mu gracz nie zadeklaruje, że zmienia skarpetki, na przykład grając w Wietnam, to dostaje normalnie, wiecie, wszystkie choróbska. Ale oni tak grają i oni się zajebiście bawią. To też chodzi o styl grania i styl bycia graczem albo... O! Bycia graczem albo mistrzem gry. Słyszeliście o czterech typach graczy i czterech typach mistrzów gry? Tak. Tak? A więc są tak, odgrywacze. To by się Michael daje. Odgrywacze, opowiadacze. Potem są jeszcze strategy. Strategy, ja to nazywam fan menu. Nie przypomnę klauni, ale to wcale nie jest, to nie jest tak. Może wreszcie wezmę klauni. I teraz tak. Jak to wygląda? Wszystko to jest wzięte pod uwagę to, jak bardzo gracze są zanurzeni w świat rozgrywki. Powiedzmy, to jest tak, że ci są najwyżej, a ci są niby najniżej. Zanurzeni w świat gry, w to, jak bardzo są zaangażowani. Teraz bardzo, bardzo skrótowo. Nikt z nas nie jest dokładnym jednym typem, tylko gdzieś tam lawirujemy. Doświadczeni mistrzowie gry, bo to jest, niby jest dla gracza, ale to też chodzi o pewne preferencje mistrzów gry. Okej, okay, ja mówię zbyt szybko, to mówcie. O, może też to by było.
I teraz tak, dobry, doświadczony mistrz gry potrafi znaleźć się w tym wszystkim, w tych wszystkich czterech typach, ale jako gra, jak jesteśmy graczami, mamy tam jakieś ewentualne preferencje. I teraz tak, odgrywacze to są generalnie osoby, których można, taki typ to są ludzie ze świata mroku. Ale to nie jest złe, oczywiście. Są ludzie, którzy mocno przeżywają egoistycznie dość, może bardziej egocentrycznie, swoje emocje, swoje uczucia. I dla nich jest bardzo ważna postać. Oni mówią bardzo często, moja postać tego nie zrobi, bo taka jest. Chociażby miał rozwalić sesję, chociażby miał, nie wiem, zostać przed zamkiem jakiegoś władcy i byś musiał mu prowadzić jako mistrz gry odrębną sesję, to on nie wejdzie do zamku, ponieważ jego postać by nawet tego nie zrobiła, bo tam coś się stało, bo ma to na karcie, bo on tak czuje. Koniec, kropka. I tak są między odgrywacz. Oni są oczywiście, oni są najbardziej zanurzeni w świat gry. Im jest bardzo łatwo prowadzić niektóre typy sesji, takie typy sesji jak na przykład, wiecie, jakieś romanse, rzeczy związane, wiecie, z interakcją społeczną, czyli z ludźmi, którzy ze sobą rozmawiają, przeżywają ciężkie emocje. I to jest bardzo łatwo im dawać, bo im rzucisz jeden motyw, jednego BN-a, czy tam BN-a, które się zakochają, czy jakiegoś księcia, którego nie mogą posiąść i jest już dla nich zajebiście. I tam się męczą z tym i myślą o tym. To jest pierwszy typ. Tak bardzo szybko, bardzo przepraszam, ale no, myślę, że warto i tak to powiedzieć. Drugi typ to są opowiadacze. To są goście, którzy są trochę częściej wychodzą w metagaming. Wiecie, metagaming, czyli to granie poza światem gry. Na przykład, wiecie, wszystkie deklaracje w stylu rzucam kostką, albo podchodzę, to są te wszystkie didaskalia, podchodzę do biurka i sięgam po wodę. Jak mówi gracz, to on tutaj gra w metagamie. Tak samo na przykład chociażby, wiecie, podaj mi wodę, jak mówisz do innego gracza. To nie jest w świecie gry. To jest na najwyższej, na takim myśleniu, w naszym świecie rzeczywistym. I opowiadacze częściej wychodzą oczywiście niż odgrywacze w metagame, ponieważ odgrywacze uwielbiają tworzyć wspólnie z całą drużyną fajne opowieści. Oni się cieszą, kiedy historia jest zajebiście zakończona, świetnie się stworzy, kiedy wszyscy gracze się będą fajnie bawili i są idealnie, wiecie, wszystkie trybiki połączone. I oni często robią dla dobra całej przygody, nawet się podłożą, nawet zginą, żeby to fajnie wyszło. I takim ludziom się ciekawie prowadzi. Oni są też dość mocno zanurzeni w świat gry, ale często z niego wychodzą, żeby sobie, wiecie, zbadać, jak to mniej więcej wychodzi, jak to będzie działało. Dobra, i teraz tak, opowiadacze, no ja mówię, problem z nimi jaki jest? Nie ma zbyt dużo problemów, chyba że natrafią na innych ludzi, którzy nie chcą tworzyć wspólnej przygody. Nie chcą z nimi współpracować. Chociaż oni są dość łatwi do grania i ja mówię, czasem tylko coś wymyślą na siłę i muszą to mieć. Ale to już, powiedzmy, to jest do zrobienia. Strategy znowu, ja mówię, żaden z tych typów nie jest lepszy ani gorszy. On po prostu jest. I kwestia jest, dobrze jest, jeżeli mistrz wyczuje, kim jest, a ty sobie sam sprawdzisz, w kierunku czego idziesz. Bo to wtedy możesz sobie, jako mistrz gry, masz o tyle dobrze, że patrzysz się na swoich graczy i wiesz, co im możesz dać. Im dajesz ciekawe historie, rzeczy, które się składają razem, fajne jakieś, wiecie, wątki, tajemnice i oni świetnie grają. Tym dajecie, wiecie, BN-ów, którzy są ciekawi tylko dla nich, tacy tylko dla nich, żeby sobie ich mieli jako swój precious. Strategy, znowu, to są ludzie właśnie, którzy lubią bardzo granie takie bardzo... oni w ogóle nie rzucają kości, odgrywacze. Mają po prostu w dupie. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, po co im kości? Oni wiedzą, że uwielbiają to, więc podłużam dwie odgrywaczki, tak? Taki handkorowacz, 100% po prostu. A teraz opowiadacze lubią kości czasem, ale nie do końca. Dlaczego? Bo jeden z nich rzut kością może... Nie, bo jeden rzut kością może im zniszczyć cały ich plan, cały pomysł. Wiecie, rzuci kostką i wiesz, zginąłeś, kurwa, nie chciałem zginąć. Sorry, nie stworzyłem im głosu przygody. Strategy znowu uwielbiają kości. Są goście, którzy są mistrzami robienia kombosów, wiecie, takich mechanicznych. Ale ja mówię, to nie jest złe. Telefax, który jest genialnym graczem, jest super strategiem, a wygrał gramy. Sorry, pierwszy raz. Powinien na sesję, wiecie. Strategy lubią właśnie plany. Lubią planować. Lubią, jak mi się weźmie,
I tak naprawdę dla nich bardzo łatwo jest zrobić przygodę. Wymyślasz, nie wiem, mają zrobić włam do banku. Bank jest otwarty od tej do tej, strażnicy chodzą tak i tak, alarmy się włączają tu i tu, dorwać plany można tam, dajesz im dane, szukane i teraz sobie rozwiąż to. Bank i plan. I stary to potrafią siedzieć masę czasu i się zajebiście bawić, wymyślając jak to zrobić. I oni się nie mają w tym. Oni lubią też, wiecie, oni lubią też realistyczną grę, czyli generalnie wiecie, kość na kość się wyszło, to tak będzie, sorry. To są zasady. Trzeba przestrzegać, trzeba się trzymać. I im jest łatwo prowadzić w sumie sesję, bo tylko musisz pamiętać o kilku takich ważnych zasadach, prawda? Że nie przeginasz, nie. Często warto, żebyś im przerwał, ale możesz im zabić postać, tak. I już, jest to dla nich ok. Musisz być z nimi ok, musisz być z nimi bardzo, bardzo. Nie możesz oszukiwać, po prostu. I wtedy się świetnie bawią. Dajesz im ciężkie motywy, właśnie jakieś takie strategiczne. Więc już. A fan menu to jest najtrudniejszy model gracza do grania jako z mistrzem gry, chyba że to pewne systemy. Otóż fan menu to są goście, którzy po prostu są bardzo socjalni, lubią swoich kumpli i co dla nich nie jest ważne, czy oni pójdą na piwo, czy pójdą na sesję. Oni się chcą spotkać z fąflami. Więc okej, przychodzą i co? No i grają sobie. Grają sobie, tworzą sobie postacie, zrobią sobie jakieś mega odkręcone głupie postacie, żeby sobie pomieścić jaja. Czyli na przykład, nie wiem, mój kolega, niejaki Janicki, to uwielbia takie postacie w stylu, nie wiem, Karzeł, Nożownik, Człowiek, Guma. Albo gość, który się nazywa tak jak Leki, czyli Geron, Kronofen, Urosem, Rudino, Skorbin, takie rzeczy. I robi sobie jaja mocno. I robi sobie mocno jaja na sesji. Robi to oczywiście zajebiście w sesji. Zajebiście odrobić w sesji, wiecie, on ma najlepsze gagi, zajebiste, wiecie, pomysły, takie, wiecie, nagadki, ale generalnie ma w nosie to, czy to będzie klimat, czy nie będzie klimat. On sobie często będzie przypominał, co było dawniej na sesji, a pamiętacie, jak żeśmy tam usiekli kogoś, albo, a wiecie, bo tu jest ta scena, ale mi się to kojarzy, tam nie wiem z czym, z meczem, oczywiście z meczem bokserskim. I opowiadasz o meczu bokserskim. Więc wiecie, no, oni są trudni, ale są świetni do takich systemów jak Seventh Sea, jak chociażby Volsung, który jest bardzo systemem, który jest takim, dużo się odgrywa, ale to jest dużo jaj, jest bardzo filmowy, do tych wszystkich filmowych systemów. Oni tam po prostu, wiecie, rządzą, mają najwięcej sztonów, z reguły generalnie niszczą wszystko. Ja mówię, no warto się popatrzeć, kim się jest. Dobra, i teraz, jeśli chodzi już o samo, powiedzmy, bycie graczem. Ja uważam, że bycie graczem to nie tylko i wyłącznie bycie zajebistym odgrywaczem. Wiesz, wiecie, często ludzie mylą to. I dla mnie, i mnie czasem śmieszą takie na przykład, może śmieszą, ale okej, ale ktoś mówi, ja świetnie odgrywam, albo robię konkurs aktorski dla prawdziwych graczy. Okej, robisz albo konkurs aktorski, albo dla prawdziwych graczy. Ponieważ tak naprawdę konkurs aktorski jest konkurs aktorski, a gracz wcale nie musi być super aktorem, żeby być graczem. Ja mam takie przede wszystkim mam jako właśnie gracz i jaką już grę mówię o tym 3-0. Już to pewnie gadałem i kilka osób już to słyszało. Zapić za pan. Nie, właśnie. To jest 4, bo zapić. Ale to jest zupełnie inne. Zapomnieć, zapić. Zaufanie. Zajście. Nie. Zajście. A tak, dobra. I zero udowodnienia czegokolwiek. Udowodnienia. Zabawa. O to chodzi w tym RPG, no sorry. No, musimy sobie ufać, żeby fajnie się grało. Musimy się wszyscy dobrze bawić. I niż gracze, i każdy z graczy. I zero udowadniania. Nie masz co komuś udowadniać, to jest swój kumpel. Nie musimy pokazać, że masz najlepszą postać, czy sobie zrobić najfajniejsze statystyki, to jest bez sensu. Po prostu bez sensu, uważam, że... dobra, no. To zawsze trochę tak jest. To jest jednak game. To jest jednak gra, której lubimy sobie tak troszkę pokazywać, że wiecie, tak włączają się nam takie, wiecie, takie chęć pokazania, a jestem lepszy. Czy w odgrywaniu, czy na fajniejszą postać, czy tam w opisach. Nie. Ale generalnie... ale generalnie starajmy się jednak nie udowadniać zbyt wiele sobie. Po prostu. Bawmy się razem i już. I teraz tak, właśnie,
dobry gracz. Przede wszystkim, może skrócę, nie będę mówił wszystkiego. Dobry gracz to nie jest taki, który jest świetnym aktorem. Jest, wiecie, jest kimś, kto super będzie, wiesz, nie będzie nigdy wychodził ze swojej roli. Będzie świetnie odgrywał, wszystkie gesty robi, wiecie, takie super, fajne. Nie, to nie jest to, bo często niszczy przez to scenę. Dobry, odgrywanie, może tak, odgrywanie jako gracz, to jest raczej bardziej przyjemne dla mnie. Oczywiście są dwie szkoły tego, inaczej różnie myślą, ale dla mnie to jest czucie. Ty musisz czuć swoją postać. Jeżeli będziesz miał tylko świstkę papieru, to możecie sobie te papiery wyciąć i wsadzić. Jeżeli będziesz mówił, moja postać tego nie wiem, no generalnie, jeżeli będziesz odgrywał bosowa z ludzi i znam takich ludzi, którzy będą odgrywali zupełnie bez emocji, to kurczę, no nie wiem, no możesz tak grać, oczywiście, i ludzie tak czasem grają, ale dla mnie osobiście, ja chodzę na sesję po to, żeby sobie poczuć te emocje, których mogę normalnie w życiu nie doświadczyć. Pobawić się w sceny, których nigdy nie będę miał, i lubię uwolnić te emocje, które mam w sobie, w sposób bardzo kontrolowany, w sposób bardzo fajny. Emocje. Nie, to mi się kiedyś zdarzało, teraz już nie. Oczywiście, to się zdarzało. Oczywiście. I to jest też widzę, to jest takie odczucie tej swojej postaci, poczucie jej, czy ona jest spójna, czy ona jest fajna. To jest takie nagięcie się dla dobra sesji też, jak dla mnie, uważam. To nie ma tak, że moja postać tego nie zrobi. Nie. Pomóż mistrzowi, pomóż innym graczom. Mistrz by mógł czegoś nie przewidzieć, zapomnieć. Pomóż mu. Po prostu pomóż. Bądź funflem dla swoich funfli. Więc wejdź po prostu. Nie wiem, no dobrze, nie możesz. Tak jak mówiłem o tym gościu, który nie wejdzie do zamku. Wymyśl coś, żeby twój gracz chciał tam wejść. I zrób z tego jeszcze zajebistą scenę. Świetną scenę. Zrób z tego świetny motyw dla swojej postaci. Tak na przykład, już mówiłem to wcześniej, ale to można zmienić trochę. Wchodzą w las, w pajęczy las, nie wiem, w jakimś systemie. A jeden gracz ma lęk przed pająkami. No i co? Gracz powinien powiedzieć. Właśnie, są gracze, którzy mówią: mistrzu gry, ja tu mam arachnofobię, sorry, nie wejdę. Sorry, chłopaki, na razie, cześć, ja tu posiedzę, będę po prostu siedział, śpię przy ognisku, przyjdźcie. Proszę? Pożyczam podręcznik. Tak, pożyczam podręcznik, albo daj jakiś komiks, nie, a ty im prowadź. Nie. Jak dla mnie to jest gość, który mówi: cholera jasna, pająki. A no to gracz mówią: okej, stary. Zaczynasz poślady, idziesz. Tak, weź się poślady, a my ci w tym pomożemy, stary. Więc generalnie to jest tak, że po prostu wymyślasz. Mówisz: okej, pomoże, wejdź tutaj i chodź z nami, bo jest nam generalnie potrzebny, potrzebujemy cię w drużynie. Jest nasz funfle i my cię tu nie zostawimy, a ty weź nam też pomóż. I zobaczcie, ile tu fajnych kolejnych scen wprowadza dla tego właśnie gracza. Zobaczcie, on musi się borykać z tymi emocjami, może sobie też trochę podgrywać, może bardziej aktorsko, ale jednak podgrywać gracza, bo on też się pojawić. O, i teraz tak, to jest to właśnie fajne czucie. To jest też właśnie reguła. Dobry gracz, doświadczony gracz, to nie jest ktoś, kto, jeśli chodzi o reguły, zna wszystko. Zna podręcznik na pamięć i mówi: nie mistrzu, sorry, goblin to jest 33 WW, a nie tam 48, jak mi się wyszło na kości. Sorry. To nie jest gracz, który się przypina: ojej, skoczył 3,5 metra, bo rzucić 3 kośćmi, a nie 2. To nie jest gracz, który się czerpia. To jest gracz, który generalnie, oczywiście, zna mechanikę i pomaga w tym mistrzowi. To jest dobry, doświadczony gracz. To też tworząc postać. To nie jest gracz, który... doświadczony gracz to nie jest ktoś, kto sobie zrobi zajebistego, świetnego, inteligentnego na maksa koma na warmarzyńce z mieczem plus 8. To sobie zrobi, to jest, a ewentualnie jak zrobi, to zrobi mu dodatkowy fajny deka, czyli jakieś fajne wady i zalety. Nie, tak naprawdę, ale tak naprawdę doświadczony gracz to jest ktoś, kto wejdzie, wymyśli sobie postać z wadami, zaletami. Będzie miał swoje koniki, oczywiście. Będzie w czymś naprawdę dobry, bo każdy gracz chce być w czymś dobry, ale da też miejsce dla innych graczy, żeby być dobrzy w czymś innym. On będzie wojownikiem, ale on będzie inteligentny. Prawda?
i sobie doda te swoje wady i zalety, dzięki którym, i swoją historię postaci, dzięki którym mistrz gry będzie miał z czego czerpać, po prostu wiecie, pełnymi garściami. Bo jak nawet prowadzę kampanię, szczerze mówiąc, się tam na obozach RPG, to nawet mam tak, że na przykład robię graczom, ok, zróbcie sobie postać. I oni sobie robią postacie, każę im napisać historię, oni spisują, ja to biorę i robię ok, co z tego mogę robić. Baw, wyciągam wszystko i po prostu wyciskam tak, żeby... I staram się dokleić takie postacie, żeby się po prostu, wiecie, w końcowym... Pod koniec sceny, żeby naprawdę to było takie wyciśnięte na maksa, żeby oni się mogli stąd, nie, pokłócić, wiecie, tak generalnie mocno pospierać, mieć swoich wspólnych wrogów, albo przyjaciele, żeby byli, przyjaciele jednych byli wrogami drugich. Tak porobić, żeby oni naprawdę z tego coś wyszło. I to jest fajny feedback dla mistrza, to jest też fajny sposób na robienie przygód. No i właśnie, no i to jest ważne, jest porobić te wszystkie rzeczy, to właśnie to, żeby właśnie i stworzyć tą postać taką, żeby ją naprawdę poczuć, wiecie. Naprawdę ją fajnie poczuć, wiecie. Bo często jest tak, i tu też rada dla mistrzów gry. Często gracze dopiero po drugiej sesji, mniej więcej, pierwszej, drugiej sesji, wiedzą, czy im postać leży, czy im nie leży. Tak naprawdę. Bo zaczynasz grać i myślisz sobie, że o, super, zagram sobie teraz w Seven Sea milczącym Western Manon VR. Czy takim, wiecie, takim mocnym. Ja to kiedyś oczywiście zrobiłem. Widzicie, ile gadam, bo to się męczyłem. I po sesji powiedziałem mu mistrzowi, słuchaj, no kurczę, no nie pasuje mi, okej, to zmieniam tego. I zmieniam sobie jakoś tak coś, żeby on mógł mówić, żeby nie był milczący. Czy generalnie coś z tym nie leży. Nie leży ci jakaś umiejętność. Jak jesteś mistrzem gry, weź mu pozwól, po prostu. Dobra, wygadanie, o dobra. Kolejna rzecz, dobry gracz i wygadanie. To nie jest tak, że dobry doświadczony gracz będzie rzucał non-stop super teksty, będzie po prostu miał, wiecie, 100% uwagi mistrza gry skupionego na nim, będzie non-stop, wiecie, rzucał zajebistymi tekstikami. Nie. To jest taki, który czasem weźmie i sobie powie, ok, niech zagra inny gracz. Ok, ja sobie usiądę. Ok, mam fajny tekst, ale nie trzeba. Albo nie wiem, albo w stylu, ok, to jest scena dla mnie, mogę mu napiskować, ale nie. Ja wiem, że to jest bohater pod tego gracza, więc ja sobie usiądę spokojnie i poczekam, aż się skończy tamta scena. I to jest właśnie doświadczony gracz. Dobra, i tu mamy... I ostatnia reakcja na mistrza gry, nie to już mówiłem o reakcji mistrza gry, żeby nie disować MGK, tylko generalnie się starać jakoś fajnie mu pomagać, bo wszyscy sobie powinniśmy pomagać. Pamiętajmy, że mistrz gry nie jest naszym wrogiem, bo to często na samym początku grania mieliśmy tak, co nie? Ja się tak miałem, że MG był naszym wrogiem i żeśmy raz zrobili, z czego się bardzo wstydzę, koledze, który się bardzo przygotował, był taki zajarany sesją. Kiedy po raz do ubikacji, to byśmy znaleźli, ej chłopaki, rozwalamy mu sesję, dobra? Jeżeli będzie nas gdzieś pchał, to mówimy zawsze, że nie. No i oczywiście skończyło się tym, żeśmy grali w kontrakt Oldenhaera, ponieważ przyjęliśmy koledze przygodę, a nie wiem, czy widzieliście ten kontrakt. Strasznie. Naprawdę zły. Mieliśmy za swoje. Dobra, i teraz tak. Co jest ważnego w odgrywaniu bohatera? Może powiemy sobie wszyscy razem, żeby też już zacząć was uaktywniać. Więc powiedzcie mi, co jest ważnego w tym, jak się odgrywa? Po pierwsze. Co w bohaterze, w odgrywaniu bohatera? Spójność odgrywania z tego, co się ma na karcie postaci. Na razie, okej. Okay. Spójność odgrywania jak najbardziej tak, ale to jest, ja myślę, niżej. Na początku, co jest najważniejsze na samym początku? Czyli wczuć się w postać. A płeć! Płeć, charakter to są? Co jest? Czyli? Pomysł na postać. Tak, sam pomysł. Pomysł jest bardzo ważny. Czyli oczywiście to jest to cechy, charaktery, umiejętności, historia. To jest to, co się powiedzieli. To są podstawowe rzeczy. To jest najważniejsze. Musimy zacząć od fajnej postaci, która będzie miała swoje, mówię, tak jak mówię, wady, zalety, różne rzeczy, żeby właśnie to zaczęło działać. Mamy pomysł. Potem oczywiście mechanicznie przerabiamy go na kartę postaci, tak? Tu nie będziemy ćwiczyć tego, ale generalnie przerabiamy to na kartę postaci. I tutaj możemy też sobie robić dodatkowe historie, sobie spisać. Ja w ogóle się zawsze lubię, jak ja daję bardzo dużo feedbacku graczom, którzy się starają i którzy mi dorzucają kolejne rzeczy. Czyli nie wiem, gracz mi stwierdził, ok, stary, to jest skala na mojej postaci, narysowałem, super, masz PDK.
To jest, kurczę, Givera, nie, to jest dom mojego matera w Wolsuchu. To jest taki fajny pałac, widzisz, że ja widzę, super, masz pereki, albo masz tony. Ja bardzo nagradzam za staranie się. Sam się staram, jak widzę, że się gracze starają, ja się jeszcze bardziej na nich staram. Metodą synergii coraz lepiej to wychodzi. Więc wiecie, pomysł, karta postaci, najpierw karta postaci. No i potem już samo, oczywiście, i teraz ktoś powiedział spójność, tak? Spójność odgrywania. Okej. A więc, jeżeli spójność odgrywania, to co używamy do odgrywania tego? Mówimy w pierwszej osobie, tak? Oczywiście przez chwilę. Mówienie. Mówienie, tak. Co jeszcze? Co już mówienie? Mimika, gestykulacja. Tak, mimika. Komunikacja niewerbalna. O, właśnie. Proszę? Komunikacja niewerbalna. O, dokładnie. Ale nie, dobra, to z... Właśnie, zmienimy. Lepiej zrobić tak. Mimika, bo mimika jest na twarzy. Gestykulacja, czyli gesto, nie? Czyli ręka. Gestykulacja. Okej, okay. Czy coś jeszcze? Myślenie. Proszę? Myślenie. Myślenie. Ale to jest... Spójności postaci? Nie, o postaci. Myślenie. Nie, okej. Okay. Mówienie wynika z myślenia. Jak widzisz, jak sobie postaci. Mam mimikę, mam gestykulację. Ale to powodem odbywania, tak macie jakieś tam... Tak. Co świadczy o tym, że to jest jakiś gadżet, tak? Tak. Jeszcze może być... O, ewentualnie gadżet, bardzo ładnie. Czyli... gadżet albo atrybut? Akcesorium. Rekwizyty. O, rekwizyt, no. Rekwizyt, o. Masz medyka. No, co jeszcze? Namówiliście. Ja to samo mówię na trzy sposoby. Okej, czyli mam tak, mimika, gesty, mówienie, mimika, w mówieniu. Właśnie, bo teraz, sorry, ale dam trochę ciałka, bo ja powiem, co jest ważnego w samym mówieniu, bo tu już żeśmy wszystko moim zdaniem zajęli. Chyba więcej nie ma. Ale co jest ważne w mówieniu? Narracja pierwszoosobowa. Dobór słów? Okej, to zależy jak. Modulacja głosu. Dobrze, tak. Modulacja. Stylizacja. Modulacja, tak. Czyli generalnie tak, styl, nie wiem, czy to nowy. Styl, co jeszcze? Używać słów takich bardziej... Tak, super, słownictwo. Słownictwo. Co jeszcze? Modulacja, tak. Czyli potem w modulacji widzimy tutaj tembr i... Bo możecie mówić, wiecie, możecie mówić dość wolno. Jak jeden mój kolega łysy. Samogłośność i... Tak, tak. Siły... Natężenie. Natężenie.